tym filmie nauczysz się porównywać małe liczby. Mamy pytanie. Czy jest więcej małp czy słoni? Tutaj mamy słonie, tutaj mamy małpy. Policzmy, ile mamy słoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 słoni. Zapamiętajmy tę liczbę, przyda nam się za chwilę. 7 słoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 małpek. Mamy 7 słoni i 7 małpek. To jest więcej małp czy słoni? Jakie mamy odpowiedzi? Mamy odpowiedzi, że jest więcej małpek, że jest więcej słoni, albo jest ich tyle samo. Którą odpowiedź wybierzemy? Masz rację, jest ich tyle samo. To zadanie możesz zrobić też w inny sposób. Ja liczyłam po kolei, ile mamy słoni, ile mamy małpek. Ale możesz sobie na przykład połączyć. Mamy tu jeden słoń, tu jedna małpka. Jeden słoń, jedna małpka. Jeden słoń, małpka, słoń, małpka, słoń, małpka, słoń, małpka, słoń, małpka. Widać, że każdy słoń ma małpkę, czyli jest ich tyle samo. Sprawdźmy. Jeszcze jedno zadanie. Mamy dwójkę dzieci, Sara i Jules. I kwiatki, które zebrały. Sara zebrała ile kwiatków? 1, 2, 3. Sara zebrała 3 kwiatki. Piszemy. Sara zebrała 3 kwiatki. Jules? 1, 2, 3, 4, 5 kwiatów. Jules zebrała 5 kwiatów. Zapiszemy 5. I mamy pytanie. Kto zebrał więcej kwiatów? Sara czy Jules? Gdzie masz więcej kwiatów? Nawet widać na oko, że Jules zebrała więcej. Sprawdźmy. I jeszcze jedno zadanie na koniec. Pytanie, czy jest więcej jabłek czy kawałków sera? To zadanie możesz zrobić na dwa sposoby, tak jak pokazywałam. Albo sobie połączyć. Jedno jabłko, jeden ser, jabłko, ser, jabłko, ser, jabłko, ser, jabłko, ser. Wygląda, że jest tyle samo. Albo policzyć. Mamy ile jabłek? 1, 2, 3, 4, 5 jabłek. Zapamiętujemy. 5 jabłek. 1, 2, 3, 4, 5 serków. 5 kawałków sera. Zatem jest ich tyle samo. Zachęcam Cię do rozwiązania podobnych ćwiczeń na stronie Khan Academy.